Fortnite! Nowy sezon Fortnite w mojej głowie, tak! Jeszcze mam płatki od Sharikana! Dobrze, że o tym nie wie, a... Fortnite! Jeszcze stopami! Gregory! Fortnite! Co ty robisz u nas w salonie? Znowu grasz Fortnite? Ile razy ci mówiłem, że masz szlaban na komputer? Nie możemy grać Fortnite, teraz mamy ważniejsze rzeczy do roboty! Słuchaj, stała się rzecz kryzysowa, czerwony alarm, po prostu apokalipsa! Ale nie mogę ci teraz tutaj tego powiedzieć. Ściany i okna mają uszy. I cyfki. Nie patrz. Ja myślałem, że to sąsiadka nowa! Nie patrz, bo dostaniesz demonetyzację. Słuchaj, musimy iść do salonu. Do kuchni musimy iść i tam musimy porozmawiać. Bardzo ważne rzeczy mam. Agent był kokotek, mi coś zameldował, ale to się dowiesz zaraz. I przestań grać w tego głupiego Fortnite'a! Jeszcze z trybem do budowania. I mi płatki zakosi... No. Szlaba na jedzenie! No chodź, bo mówię ci, że mamy ważne rzeczy do zrobienia teraz, a nie twój Fortnite! Uspokój się, bo dostaniesz zaraz nową patelnią! Gówno mnie interesuje twój Fortnite! Widziałeś, tam za oknem stał animatronik. Zapytasz się, skąd się wzięły? Uciekły z mojej piwnicy. Bo zapomniałem wczoraj zamknąć kluczyka, jak się z nim bawiłem. Znaczy, eksperymentowałem na nich. I półkokotek mi powiedział, że one uciekły znowu do Pizzaplexu, więc musimy się tam udać. A nie, czekaj, to nie był Pizzaplex. Co mówisz, półkokocie? Do FNAF-a jedynki do pizzerii uciekły, bo znowu chcą zacząć wznowić produkcję pizzy hawajskiej. A na to nie możemy pozwolić. Nie możemy, żeby po świecie krążyły zmutowane animatroniki z takimi bimpołami i robiły nam konkurencję na pizzę hawajską. Szarika, no bo ja chcę pograć, jest w końcu piątek, dzień nauczyciela. A nie, to w sumie nie chodzę do szkoły, to nieważne. I chciałem sobie odpocząć po ciężkim dniu z tobą i... A ty mi... Jak to po ciężkim dniu ze mną? Co to znaczy po ciężkim dniu? Po ciężkim dniu to możesz, jak powiedzieć, do pracy chodził i ciężko pracował na budowie na przykład za niedługo. Ale nie, że ze mną? Ze mną to ty masz jak normalnie pączek w maśle. Ty wiesz, jak ciężko jest nastawić prostą twarz, żeby już nie była taka prosta? Co? Tutaj masz swoją armor, ja cię muszę wyszkolić dzisiaj na tajnego agenta. Nie! Zamknij się po prostu, no. Jeszcze dostaniesz patelnią po głowie. Widzisz, to chroni przed obrażeniami. Ale to zaraz, dobra, czekaj, zdejmij to na razie. Przemów do mnie, półkokocie. Co mówisz? Że siły zła kontratakują i zwiększają co chwilę swoją moc i musimy zaatakować ten FNAF-a jedynkę, ten pizza z Freddy Fazbear, coś tam, entertainment, nie wiem jak to się nazywa, bo już zapomniałem, myślałem, że to już nigdy nie zbudują. To ja zamówię Ubera. Jakiego Ubera? Ty jedyne co masz to Freddy. No właśnie o tym mówię. Nie jedziemy tam Freddy, posłuchaj. Nie dotykaj tego nawet, nie chcę widzieć. Idziemy niszczyć animatroniki. Po co nam inny animatronik? Czy mam iść piechotą? Nie. Mam lepszy pomysł, bo widzisz, mam swój własny samolot i dzisiaj polecimy tanimi siłami lotniczymi prosto do celu. Co Freddy? Tak, już idę, bo nie przeżyję tego, Freddy! No wracaj tu, gdzie ty? Nie, stój! Chodź tu, zostajesz dzisiaj agentem. Dobra, tłumacz teraz. Co musimy zrobić na misji? Musimy zniszczyć animatroniki, to jest genialny pomysł! Bułko, przecież cię normalnie patrz, ten doktor... Patrz, to jest narzędzie... Pewnie wiesz, do czego służy ono, prawda? Do przepychania. Tak, tylko to musisz wzmocnić, bo to jest za małe. Ten rozmiar nie zrobi na nich wrażenia. Rozumiesz to? W ogóle nic, nie poczują. Rozumiesz? Za płytko wejdzie. Nie dosięgnie celu. Ale mamy też to. I to może się nam przydać. To tu się podziała zabawka z płatków. Weź go przyklej. O, tak jest idealnie. To sobie na głowę. I możemy iść. Jesteś jak Iron Man z Podlasia. Ała! Sharikan, ja nie chcę! Gregory, przestań się wygłupiać w końcu, no! To nie jest wcale tak wysoko, jesteśmy tylko 8000 metrów nad ziemią. Ja mam lęk wysokości i mnie dobrze się robi, jak jestem powyżej 5 metrów! O czym ty mówisz? Ale będziesz miał... No dobra, nie mamy spadochronu, ale mamy gaśnicę ze sobą. Zapytasz, po co nam gaśnica? Nie wiem. Ale tobie się na pewno przyda. I mamy też garnek, żeby osłonić ci twoją głowę. Znaczy, sorry. Super nowoczesną zbroję z temu. Stracimy miskę na święta. Nie zmieniaj tematu! Dlaczego zabrałeś ze sobą Freddy'ego? Powiedziałem ci, że jego nie możemy brać na akcję. To on sam przyszedł, ja nie powiedziałem. Freddy, słuchaj, bo Sharikan coś co ode mnie musi się zaopiekować. Dawaj. Mam, bo pewnie zginę. Pewnie na tym zegarku. Freddy pomocy Sharikan nie porwał. No i co ty tu piszesz za jakieś głupoty? Nie, to nieprawda jest nawet. Głupot, wcale nie. Freddy, słuchaj, zabierz mnie do siebie.
Bułko, kotku? Mówisz, że jesteśmy już nad lokalizacją? Dobra, Gregory, musimy się szykować. Nie mamy już więcej czasu. Musimy skoczyć i zniszczyć te zmutowane animatroniki. Mówię... Jak skoczyć? No, tak, no. Normalnie. Dobra, możemy wracać do domu, już skoczyłem. No, bardzo ładnie ci poszło. Słuchaj, dam ci do wyboru. Albo bierzesz ze sobą sprzęt, który ci przygotowałem, czyli tą super gaśnicę oraz, nazwij to jak chcesz, no, gornek, wiadro, super zbroja. Ale, a jaki spadochrony? Masz 2% więcej szansy, że przeżyjesz, jak będziesz miał kask na głowie. Bezpieczeństwo to podstawa, Gregory, pamiętaj o tym. 100% jak dostanę spadochron! Niestety, ale nie mamy, nie stać nas. Okej, dobra, czyli ty lecisz jako freelancer. Nie chcesz mieć ochrony? To masz to. Jak będziesz nisko ziemi, to musisz tego użyć, żeby wyhamować po prostu. Żeby ci bardziej, wiesz, zmotywować się do działania. Zobacz to, patrz jaki on jest odważny. Gregory, nie bądź pipa! Właśnie teraz skoczę i uratuję świat, a ty będziesz pierdołą do końca życia, jak ze mną nie skoczysz. Przynajmniej żywą pierdołą. Nie mam argumentu na to! Patrz i ucz się! No i widzisz, nawet on cię zachęca do tego. I zobacz, jakie to jest proste. Raz, dwa i trzy! Fuck, zapomniałem mu dać gaśnicy. Cholera. Freddy! Ja tam nie idę. Słuchaj, nie, dobra. A akcja niszczenia animatroników zamienia się w akcję ratowania twojego Freddy'ego. Słuchaj, tamte animatroniki rozszarpią go, bo on jest innym modelem po prostu, a one ze sobą konkurują, rozumiesz, bo to są z innej fabryki. Oszukałem cię tak naprawdę. Te nowe są produkowane w Chinach. Musimy tam skoczyć i go uratować, jeżeli ci zależy, jeżeli nie, to wracamy do domu. Mi się wydaje, że Freddy to się zgniecie na samym upadku. Ale odzyskamy kartę pamięci i skopiujemy do nowego plastikowego modelu za niedługo, który kupimy. No zastanów się, chcesz go uratować swojego przyjaciela, czy nie? Ściągnę z chmury. I tak trzeba było od razu. Bułko, kotku, bezpieczeństwo to podstawa. Siedź w wiaderku i lecimy po Gregorego. Sharingan, wylądowaliśmy, boli! Gregory, wstawaj, to nie czas na zabawy! Cholera jasna, mówiłem, żebyś to wcześniej założył, to by cię dupa teraz nie bolała. Spadłem z 8000 metrów, przebiłem sufit i już naprawili go! Nie patrz tam, nie patrz tam tą stronę, to nic, Freddy sobie właśnie zrobił, przerwę sobie zrobił, nie patrz tam, no nic się nie sta! Gregory... Gregory, jak ty chcesz mi wytłumaczyć to, co teraz w tyłku tam zobaczyłem u ciebie? Chcesz ten prawdziwy powód, czy zmyślony? Czy to jest latarka? Nie, to jest miecz świetlny. Co robisz w twoim tyłku? Bo jeżeli go wezmę na ramię, to wtedy wchodzi mi w usta, a tak to przynajmniej go nie widać. A tak to przynajmniej wchodzi w dupę. Kamery nie działają, ale tutaj w całym tym obiekcie znajdują się zmutowane animatroniki, więc musimy się przemieszczać bardzo ostrożnie, bo jeszcze się na nie wbijemy, wtedy się stanie coś strasznego. Na szczęście zapytasz się, jak jesteśmy przygotowani do walki z tymi animatronikami? Otóż nie jesteśmy, bo zapomniałem sprzętu. Na szczęście obsługa zostawiła tutaj te oto wielkie gumowe penetratory. One się nam przydadzą. Zapytasz do czego? No właśnie, Gregory. Będziemy przepychali dzisiaj animatroniki. Sharingan, ale kiedy zrozumiesz, że ja jeszcze nie jestem za młody na lekcję WDŻ-tu? Posłuchaj. O pszczółkach już się na pewno dowiedziałeś z internetu. Czas teraz przekuć tą wiedzę w praktykę. Mam zapłodnić animatroniki? Nie! Co, o czym ty mówisz w ogóle? Oni mają wyłącznik. Oni mają wyłącznik tam i trzeba się dostać po prostu tym wielkim... narzędziem, żeby tam wsadzić, bo jest bardzo głęboko. Ręką nie dosięgniesz. Gregory, co ty miałeś za jakiś kosmate wymyśli? O czym ty myślałeś, że ja mówiłem? No ty mówisz o pszczółkach i zapylaniu i wszystkim. Ja już stąd widzę te głupie animatroniki, ale to są stare modele. Ich nie tykamy, one są już zardzewiałe i nie działają od 30 lat. Natomiast widzisz tam, przed nimi stoi i główny zwyrol. Ta z bambolinami. To jest Freddy. To jest Fredina! To jest zmutowany animatronik, Freddy się naoglądał anime za dużo na Netflixie i teraz mu się w dupie poprzewracało. Słuchaj, bo ja słyszę, że coś wydaje dźwięki tutaj z tego pomieszczenia obok zaraz, a to znaczy, że to może być zasadzka. Dlatego pójdziesz tam pierwszy i sprawdzisz, czy jest bezpiecznie, okej? Okay? Okej. Okay. Ja wezmę siekierę w razie czego. Gotowy? Sharingan, ty jest tu! Udawaj, że jesteś, nie wiem, podłogą czy coś i tam się, wiesz, zbliż pomalutku. Jestem podłogą! Podłoga! Gregory, zapomniałeś miecza! Jak chcesz ją pokonać? To teraz ty musisz, ona się skupia na mnie! Jak to ja?
To miała być twoja robota. Jak ja cię nauczę niszczyć... Pomogę ci! Wypinam ją! Musisz mocniej! Musisz mocniej! Dobrze! Nie mogę, mam twarz w jej... Nie mogę patrzeć! Nie mogę... Ona mnie łapie! No chyba w twojej wyobraźni. Coś ty zrobił. Nic, patrz, udało się! Zrestartowała się! Zesrała się co najwyżej! No coś ty jej zrobił! Znaczy dobrze, że ją zabiłeś, ale nie ten sposób! Ej, właśnie, bo ja ci nie powiedziałem. A bo ty ją uspałeś! Bardzo dobrze, Gregory. Wiesz, co zrobimy dzisiaj z nimi? Zrobimy na nich eksperymenty. One muszą wiedzieć, że nie warto uciekać z mojej piwnicy. Dzisiaj dostaną po dupie. Idziemy dalej. Tam przed nimi, przed tą główną zwyrolką, stoją jeszcze dwa animatroniki. Wiem to, bo mi cztery uciekły. Brązowa, żółta, czerwona i fioletowa. Jedną już złapaliśmy. Czas na pozostałe. Niski profil. Gregory, niski profil. Przewróciłeś kwiatek. Idę. Wyrzuciłeś światem! Siekierę! Jasna dupa, przecież tu jest twój animatronik, musimy go zniszczyć! Kiepsko mi idzie to skradanie się, bo się patrzy na mnie! Już sobie ciebie za cel obrała! Musisz coś... Rzuć mi siekierę! No a gdzie masz swoją? Tam pod stołem! Łap! Dziurawe dłonie masz! Co ty chcesz zrobić? Celuję jej w drugie oko! Czekaj, ja się zakradnę do niej! Dum. Dobra, jestem na miejscu! Możesz atakować. Ja rzucam! O kurde, szybko! Wykryła mnie! Gregory, atakuje mnie! Gregory, szybko! Bo chce mi usiąść na twarzy! O, dobrze, podcięłeś jej nogi. Dobra, i teraz jej Nelsona założę. Gregory, przegrywam chyba! Gregory, ona dobrze jest... Dobrze ci idzie, Szarika! Dobrze ci idzie! Ja już ją resetuję! Teraz wypiła się! Dobrze! Odsłoniła swój słaby punkt. Udało nam się. Idę ją zanieść do strefy zrzutu. Tylko żeby tam się nic nie działo w tym składziku. Została ta. Ale ona jest zbyt potężna jeszcze. Więc najpierw musimy udać się do kuchni. Półkokotek wysłał mi SMS-a, że namierzył cikę. Wyjada resztki ananasów z lodówki. Więc musimy tam iść teraz i ją zrobić. Ale nam się już skończyła broń. Ja bym poszedł tam, gdzie naprawiają animatroniki. Na pewno mają jakiś sprzęt tam. Skąd wiesz, gdzie naprawiałem animatroniki? No bo grałem w grę. Znowu ten Fortnite! Nie chcę już o nim słyszeć. Cały dzień tylko Fortnite i Fortnite. Idziemy do tego Employers Only. O Boże, tu są głowy animatroników. Czy to... Gregory, ty miałeś rodzeństwo! Takie samo brzydkie jak ty! Nie było modeli dzieci, więc musisz myśleć, że to dzieci, a nie ja. Właśnie zniknął. Animatroniki już przemieniły te dzieci w inne animatroniki! Nie! Wiesz, co to oznacza? Że jeżeli tu spotkaliśmy inny Gregory, to oznacza, że ty też jesteś animatronikiem, Gregory! Ty też jesteś jednym z nich! Muszę to zrobić! Muszę się pozbyć wszystkich animatroników, łącznie z tobą! Szarika, ale ja jestem jedyny, ten prawdziwy! Jestem prawdziwy! Nie wierzę ci! Udowodnij to! Jak mam ci to udowodnić? Nie możesz właśnie! Nie wiesz, czy jesteś maszyną! Wiem, patrz, bo to działa tylko na animatroniki! Widzisz, nic mi się nie stało! Strzeliłeś obok, debilu! To daj mi to. Widzisz, nic mi się nie stało! Jeszcze ci na moment uwierzę, ale w domu cię wezmę i zeskanuję wykrywaczem animatroników. I jak mi pokaże za pipcy, że jesteś metalowy w środku, to oznaczać będzie, że trafiasz tak z nimi do piwnicy. I nie wychodzisz stamtąd. Już nie mam. Słuchaj, bo ja tu zobaczyłem, że mają jakąś broń fajną. Na pewno posłuży nam do zniszczenia kolejnych animatroników. Patrz, jaka super wypierdziana broń. Ja wolę jednak takie klasyczne rzeczy. Broń z Fortnite. O Boże, Gregory, naprawdę, skąd oni mieli w tej pizzerii broń z Fortnite? Nie wiem, ale nie potrafię jej przeładować. Chodź, idziemy. Pamiętaj, musimy się udać teraz do kuchni. Zniszczyć cikę, a potem zająć się głównym bossem. Idziesz tam? Szarikan. Jezu, co tu się stało? Pizza wojska! Coś tam wziął. Nóż kuchenny? Dobrze. Mam nóż. Po nogach jej tam ciapnij. Ej, ale jest to taki bardzo mały. Nieważne, że mały, ważne, że wariat. Pokaż, na co cię stać, Gregory. Szarikan, gotowy jesteś mnie ratować? Jak to ratować? No bo ja ją podetnę, a ty musisz się ją wyłączyć. Dobra, jestem gotowy. Gregory, uważaj! Uważaj! Szarikan, nie! A, widzę złe rzeczy! Szarikan! Nie patrz! Nie patrz, będę sądzić na monetyzację!
Ty wredny animatroniku z żółtym dolarem! Dobra, słuchaj, nie? Gdzie mi z tym żółtym tupskiem? Przy... Dobra, powiedzmy, że tam weszło. Chyba ją zresetowałem. Kolejny animatronik jest do naszej kolekcji. Znaczy ona wraca tam, gdzie jej miejsce. Idzie do piwnicy. A no tak, bo teraz trzeba ją zalić. To teraz ty, bo ona jest za ciężka dla mnie. Chodź! Atak demonetyzacją! Ale im tu jest miło i cieplutko. Ale brakuje nam jeszcze jednego osobnika. I dopiero wtedy będziemy mogli wrócić do domu. A wracamy z buta. Ile mam to ciągnąć? Wolisz pchać? Nie dam rady. Zawołamy Freddiego i pobiegniemy. Jasne? Będzie ciągnął. Chodź, bierz te kwiatki. To posłuży nam teraz jako kamuflaż. Nie, to jest mój kwiatek! To posłuży nam jako kamuflaż. Ja myślę, że robimy taki hałas, że... Cicho, bo no nie odzywaj się, to nas nie będzie słyszała. Dobra, musimy iść, skradamy się tam po cichu do niej i wiesz, robimy ją z zaskoczenia, a wtedy ja robię epicką walkę i zabieramy ją do domu, do piwnicy. Dobra. No Gregory, miałeś być cicho! No i cały misterny plan w pintu! Nie, poczekaj, bo jestem tam. Twoje kwiatka zniszczyłem przez ciebie! Ale ja nie zniszczyłem, miał... No i zepsuła się scena, bo go nie zniszczyłem! No nie zabierz to, przewrót to! No nie mogę, nie wytrzymam, zaraz trzymajcie mnie po prostu wszystkie animatroniki świata, bo zaraz go strzelam. Nie cię. Czy jednak jesteś animatronikiem? Nie! Czyli jednak! I reset w dupę działa jednak. Nie odzywaj się do mnie, animatroniku! Poczekaj, następnym razem na tobie będą eksperymenty. O tak, ja udowodnię całemu światu, że miałem rację. I że Gregory tak naprawdę jest animatronikiem. Na 5000 łapek w górę. A teraz idziemy atakować tego Ferdynanda Kiepskiego. Chło! Czas! Ej, tu jestem! Ej, ja jestem twoim przeciwnikiem! Ty! Mówię do ciebie, no mówię do ciebie... Ona cię chce przytulić! A! Pójdę po nową, poczekaj. Nie! Nie, nie, ona żyje, zostaw ją! Dobra, chodź, walcz ze mną, walcz ze mną! Ona chce mi krzywdę zrobić, widzę to w jej oczach. Ustaw się w kolejce, najpierw ja mu robię krzywdę, a potem ty możesz, słyszysz? Ty. Ła, no co? Nie chcę! Ona chce ci mi odebrać! Epicka walka! Cholera jasna, ona ma potężny armor z przodu, nie wiem czy się przebije przez nią. Dobra, na wszelki wypadek trzeba jeszcze dobić. Aż powietrze z niej zejdzie. Na co ty patrzysz, Gregory? Bierz ją na taczki i jedziemy do domu. No szybciej. Jest za ciężka, jej dupa jest za ciężka, żerika, nie dam rady jej wsucić. Dasz radę, patrz, pomogę ci, przytrzymam ci taczki. No ładuj. Ładuj, jak ty chcesz na budowie pracować, jak ty animatronika nie potrafisz podnieść? No bo ja jestem słaby w ładowaniu animatroników, a zwiodła mi nadbordzie! Dobrze, o! Co się stało? O mój Boże, dobra, animatroniki chcą nas szybko porwać, bo my jesteśmy na ich terenie! Szybko ładuj się na taczki, jedziemy do domu! Chwyć się za nią, czy coś! Trzymam się! Jedziemy! Dobra, Gregory, udało nam się. Zamknęliśmy wszystkie animatroniki w ich zagrodzie. I teraz nie ma już takiego uciekania. Każdemu wam wszczepiłem w tyłek teraz GPS. Jak ktoś wyjdzie poza granicę mojej piwnicy, to będziecie mieli przesrane. Dosłownie przesrane. Twoja paczka przyszła z Amazona. Co? Ja nic nie zamawiałem nawet. Ale karma dla kota! Super! Specjalnie z zagranicy, żem zamówił. Ale super był, kokotek będzie miał dzisiaj co jeść. Co? A ja? Jakże się mi dzisiaj przydał? Więcej z tobą problemów było niż pożytku. No jak? No bardzo dobrze się przydałem. Pomogłem złapać. Coś ty zrobił? Kocieka! No... No... A... Nie, Szelika, to nie ta... To był pusty karton przecież! To nie był pusty karton! To było specjalne powietrze z zagranicy, którym oddycha bułkokotek! Bo jest świeże! I bez smogu! No dobra! To która pierwsza jest gotowa na eksperymenty z Sharikanem? Hmm? Która się zgłasza? Rączki do góry! Sharikan! Co? To skoro ja ci już nie jestem potrzebny, to pójdę w Fortnite'a pograć? Jest jakiego... to wysadzą w mojej głowie, jakiego... Jaki znowu Fortnite? Masz mi pomóc tutaj przeprowadzać eksperymenty na nich? Zobacz, one się po prostu nie mogą tego doczekać. Jak się patrzy na to. O, widzisz, jak im wzrok chodzi za tym? Podoba im się to. Ale ja jestem umówiony już! Na co? Na granie! Nie mam czasu teraz na ciebie. No nie wiesz, najpierw obowiązki, Gregory, a potem są przyjemności. No a poza tym... czasem ten nowy się kończy! Przecież mówiłem ci tyle razy, że masz szlaban na komputer i nie możesz grać, a tym bardziej Fortnite, a już jest sezon, a sezon na budowanie to już w ogóle jest dziadostwo. Ile razy ci mam powtarzać, że takich rzeczy nie robimy? To cześć!
Ty dziadu jeden! No nie, on zamknięty! Nie, 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 Żarika, nie, nie! A teraz wasza kolej! Wypinać mi się tutaj!